ligą. Tylko w meczach Jagiellonii padło tych goli więcej przed tą kolejką 37. Teraz już wiemy, że jest tych goli 38 w meczach z udziałem drużyny Jagiellonii Białystok. No a w meczach Lecha dotąd padło goli 30. Ostatnia próba ofensywna gospodarzy biało-zielonych, nieudana. 42 minuta, można powiedzieć, że tym razem to powiedzenie o przerwach i o tych zdarzeniach, które mają miejsce zaraz po takich niespodziewanych przerwach, nie sprawdziło się. I Lechia, i Lech jakby chciały wyeliminować takie zagrożenie, a teraz starają się już narzucić właściwe tempo i poszukać swoich szans w ofensywie. W ostatnich minutach pierwszej części spotkania Surma zagrywa piłkę, ale nikt do niej nie idzie. Widzimy, że kiedy Buric ma piłkę ustawioną na piątym metrze i chciałby rozgrywać tą piłkę od tyłu, piłkarze Lechi nie pozwalają na to, zmuszają Buricza do wybijania piłek, które często padają łupem Lech Ignacy. Jest to mądre ustawienie, bo wiemy, że Lech potrafi grać piłkę, chce grać piłkę, chce utrzymywać się długo przy piłce. I właśnie takie ustawienie może spowodować, że widzimy, że teraz Traore i Benson tak są ustawieni, że Buric nie podejmuje tej decyzji zagrania do młodego Kamińskiego czy do Wąkiewicza. Sam nawet próbuje wprowadzić piłkę i stąd jest to właśnie zagranie dłuższego podania i tutaj walka o tą drugą piłkę. Rudniew. Bardzo dobrze Rudniew. Kriwiec. Stara się go nie faulować Janicki. Bardzo dobra akcja. Możdżeń do Kriwca. Teraz Kriwiec może zaliczyć niezłe dośrodkowanie, ale to nie jest dobre dośrodkowanie Siergieja Kriwca. Za długie zagranie, natomiast za długa centra. Może na usprawiedliwienie to, że Kriwiec jest prawonożnym zawodnikiem, więc no, nieraz te centry z lewej nogi mogą być nie tak dokładne, jak byłyby pewnie z prawej strony. Natomiast fajnie tutaj z młodym Możdżeniem rozegrał tą piłkę na jeden kontakt i ciekawa akcja. Teraz wrzutka z prawej strony. Sztilicz zbiera piłkę przed polem karnym. Kriwiec, znowu Semir Sztilicz. Sztilicz tak spod siebie, w swoim stylu. I błąd. Oj, błąd! Błąd Andriuskiewiciusa. Gola nie ma, ale teraz obrońca może przeprosić swoich kolegów, także bramkarza. Błąd tutaj na pewno, myślę, że nie widział. No to mogło Lechowi się udać, ale tutaj Andriuskiewiczius nie może tak odbić piłki. To jest lekkomyślne. Tak, na pewno zabrakło komunikacji. Ja myślę, że tu na stadionie po prostu nie słychać, nie widać. Nie widział z tyłu Wojtkowiaka. Nie widział Wojtkowiaka, który się bardzo dobrze zachował. Poszedł za tą piłką, wyczuł, że tą piłkę będzie mógł zebrać. No i było naprawdę bardzo blisko, żeby Lech objął prowadzenie. I to by było naprawdę wydarzenie. Kolejny mecz z golem Wojtkowiaka. Ostatnie trafienie, bardzo ważne w meczu z Koroną. Piękne przede wszystkim. Bardzo ładna bramka po szale z głowy. Teraz krótko rozegrała Lechia. Tak, ma tam przewagę 2:1. Nowak, dobre dośrodkowanie. Rudniew pomaga teraz drużynie, stojąc na 20 metrze. No ale z przodu nie może być właściwie nikogo, skoro Rudniew wybijał piłkę sprzed własnego pola karnego. Andriuskiewiczius. 45 minuta. Druga piłka w stronę Traore. Jest jeszcze Benson, ale Traore wcześniej faulował Wołąkiewicza. Krótko trwało wyjaśnienie całej sprawy przez arbitra, pana Jarzębaka. Niepotrzebny, niepotrzebny ten łokieć był niepotrzebny, co prawda. Czasami piłkarze skacząc tylko blokują, choćby to, żeby nie, no, gdzieś tam nie było tego zderzenia. Ale więc to był faul. Tak, ale to był ewidentny faul i tutaj dobra interwencja sędziego. 6 minut. Ale tyle, można powiedzieć, że to uczciwie, bo 4 minuty. 4 to woda. Woda, no i 2 dodatkowo, więc jest ok. Jest ok. Kamiński. Wydaje się, że boczni obrońcy mogliby troszeczkę wyżej Lecha podejść. Posiadanie piłki wyraźnie na korzyść drużyny z Poznania. W każdym spotkaniu właśnie tak mecze się toczą, że nawet kiedy we Wrocławiu Lech przegrał ze Śląskiem, to też był dłużej przy piłce, to też częściej kreował akcję tutaj faul Bensona. Tak, Benson pokazuje, że nie faulował przeciwnika, Rafała Murawskiego. A nie oglądał wczoraj programu z Czarkiem Olbrychtem, w którym Czarek prosił o
O szczerość? O szczerość, tak. Ale to są emocje. Często piłkarze nawet sobie nie zdają sprawy, co się wydarzyło. Dopiero potrafią ochłonąć parę godzin po meczu. Kiedy mogą oglądać powtórkę i się łapią za głowę, widząc, co się wydarzyło. Po prostu emocje. Piłka jest bardzo szybką dyscypliną i czasami po prostu zawodnicy nie widzą nawet, co się stało, albo nie czują, albo inaczej po prostu odbierają to. Wojtkowiak do Krivca. Wołokiewicz. Teraz jest cała lewa strona tutaj jakby do możdżenia, czy nawet właśnie mocniejsza piłka, bo to trochę za wolno było zagrane. Dobrze, Enriquez między dwóch, teraz luz na prawej stronie. Ładnie Lex zdobywa teraz teren. Krivec, Rudniew, tam jeszcze ma Wojtkowiaka na obieg. Wojtkowiak. Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji Rudniew powinien zejść do środka i zostawić miejsce właśnie dla Wojtkowiaka. I ta piłka bezpośrednio powinna być zagrana, powinna być zagrana do Wojtkowiaka, który powinien próbować później bezpośrednio centry w pole karne. Potrzebnie Rudniew wychodzi z tej szesnastki. To jest zawodnik, który raczej powinien być właśnie tam, skąd wpadają bramki. I tutaj to miejsce powinien zostawiać, czy to dla bocznych obrońców, czy to dla skrzydłowych. Kamiński. Dobrze, Kamiński. Pewnie to zrobił. Bardzo był pewnie. Daleko od przeciwnika, wiele nie ryzykował, a Traore, tak jak każdy piłkarz, nie może zatrzymać się po prostu na 20 centymetrach, gdy jest rozpędzone. Krivec do Sztylicza, pięknie teraz Vučko. Dobrze przeczytał to Vučko, natomiast do tego momentu naprawdę Lech fajnie tą piłkę, można powiedzieć, rozgrywał i zaczęło się od Kamińskiego, który dużo spokoju wprowadził, a to też jest ważne, że ten młody zawodnik pokazuje innym, że spokojnie jestem gotowy do tego, żeby tą piłkę pewnie wprowadzić do gry. Kilkanaście sekund temu kolejny prosty błąd, który przydarzył się piłkarzowi Lecha, tym razem Możdżeniowi. Janicki, no trochę niebezpiecznie, w poprzek i jeszcze za plecy Bensona. Dobrze dla Lechi, że Benson zdołał piłkę zatrzymać, opanować, bo już tam czyhał na futbolówkę Murawski. Surma, czwarta z tych sześciu doliczonych minut. Surma do prawej strony, jest Traore, jest Janicki do grania. Tutaj jest dwóch na dwóch, zbiega jeszcze trzeci piłkarz Lecha, żeby zrobić przewagę. To był Możdżeń. Lechia szuka innej metody, Pietrowski. Znowu Janicki na prawej stronie. Właśnie on dostaje teraz piłkę. No i tak bezpiecznie Enriquez podszedł na tyle blisko, że można go było nastrzelić. Traore. Ale Enriquez tutaj się nie patyczkował z przeciwnikiem. Surma. I teraz już trzeba wracać. Piłkę ma Wojtkowiak. Wojtkowiak, znowu długa piłka. Tym razem po ziemi. Rudniew. Ale Stilić tego nie przeczytał. Zresztą myślę, że nie jest to zawodnik, który jest tak szybki, żeby mógł dojść do tej piłki. Natomiast nie, absolutnie. Rudniew widać było, że szukał właśnie zagrania na wolne pole do Stylicza, ale chyba w tej sytuacji to nie było najlepsze rozwiązanie. Natomiast to zagranie Wojtkowiaka bardzo dobre, bardzo mądre. Myślę, że Rudniew mógł tą piłkę przyjąć i próbować nawet strzału na bramkę, bo widać, że dzisiaj jest w dobrej formie. Aira Petian. Bardzo dobre, 20 parę minut tego piłkarza teraz troszkę jakby zniknął, no ale chyba nie można grać tak pełnych 90 minut, jak Aira Petian zagrał w tych 20 paru minutach otwierających spotkanie. Dobry przerzut do prawej strony, Janicki tutaj jednak piłkę traci, musi już wracać. Krivec. Dobre zagranie Surmy do Janickiego, ale tutaj bardzo mądrze i bardzo pewnie Enriquez na lewej obronie powstrzymał ten atak młodego Janickiego. Wojtkowiak do Wołokiewicza. 70 sekund do końca gry w pierwszej części spotkania. Enriquez. Lech dzisiaj jest niebywale cierpliwy. Nie ma tutaj żadnego hura. Kilka długich piłek do Rudniewa nie wyszło. Wyszły dwa podania, po których Rudniew właściwie w pojedynkę mógł strzelić gola. Ale Lech tutaj nie stosuje, nie robi żadnej rewolucji w swojej grze. Naprawił swój błąd Kamiński, bo to zagranie było niepotrzebne. Tutaj dobrze teraz. O, piękne podanie ze środka pola. Rudniew. Uwaga, Możdżeń! No nie, wyraźnie zeszła mu piłka. Wiedział Możdżeń, że nie ma, że nie ma wiele czasu. Tak, ale tutaj chyba też Korzans dobrze tą piłkę zablokował. Widzimy, że Rudniew często schodzi na boki. A kto tak zagrał ze środka? Wydaje mi się, że Możdżeń albo Murawski, ale nie jestem pewien. To przyjrzymy się temu może w przerwie, która już niebawem. Korzans. Vučko. Czy Lechia będzie miała jeszcze okazję, by skonstruować jedną akcję? A może Lech... A
może Lech odzyska piłkę i to zrobi? Nie, to jest ostatni gwizdek, równiutko 6 minut doliczył pan Sebastian Jarzębak. Bardzo, bardzo dobry mecz w Gdańsku. No może nie będę przesadzał, podoba mi się dobre ten mecz i oczywiście siedzimy na niezwykłym stadionie, więc proszę wybaczyć to bardzo. To jest dobry mecz, to jest dobry mecz, nie ma goli, ale Lechia i Lech no pokazują ten potencjał, i ważne też chyba dla nas wszystkich, że trafił swój na swego, że to jest mecz bardzo, bardzo wyrównany. Tak, jedni i drudzy widać, że są zaangażowani, widać, że chcą grać w piłkę. Oczywiście na razie bynajmniej dość dobrze przeszkadzają sobie dwie drużyny i też przez to nie ma tak wielu bardzo dobrych sytuacji. Proszę spojrzeć, w strzałach 4-4, w strzałach celnych Lechia jest zdecydowanie lepsza od Kolejorza, ale w drugiej połowie może być różnie. Jeden strzał może oznaczać gola.